Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się już drugi raz w grze Forager. Od ostatniego spotkania, powiem wam szczerze, nie dużo się stało, tylko tyle dwa poziomy i trochę zapchałem sobie ekwipunek. Mówię, nic szczególnego. Tak więc plan na dziś, powiem wam szczerze, nawet nie wiem jakie są. Najprawdopodobniej po prostu będę dalej zbierał wszystko standardowo, ale zanim coś, to może warto byłoby pomyśleć o poziomach. Tylko nie ukrywam, nie za bardzo wiem od czego zacząć. Dobra, niech będzie łowienie ryb. Bo jednak kolejne nowe narzędzie się przyda. A my nie wyrzucamy więcej surowców, albo lepsze gotowanie. Fajnie, ale nie, na razie pójdę ewentualnie jeszcze w stolarkę. Wiecie, na spokojnie, żeby zacząć no ogarniać, budować jakieś rzeczy, na przykład właśnie młotki, jakieś. W achievementach to było royalne stal, royalne płótno. Tutaj jest znowu jakieś rzeczy związane z kamieniami chyba. Ale dobra, na spokojnie. I w sumie, jak już przy tym jesteśmy, mam też trochę pieniądzów, to nowa wyspa. Ha. Okej. Jestem pewien, co tam jest. Nie wygląda jednak to pod żadnym względem przyjaźnie. Dobra, chyba jakiś wróg, z tego co widzę, bo się wściekało już. Tylko tyle, że po prostu jest utknięte, więc. O! Mięso i skóra. Okej. Nawet nie wiem, co z tym robić, tak naprawdę. Ale dobra. Zjedzmy glona, żeby podnieść to wszystkie. I albo mnie się wydaje się, albo to jest jakaś zagadka. Aha. Tak. Teraz niech będzie tak. Tak. I tak. O, proszę. Czyli jednak nie jestem aż taki głupi, na jakiego wyglądam. Dobra. Mamy mniejsza z tym. Dobra, gdzie to jest? Całe złoto wytapiaj. Ja w tym czasie oczywiście pozbieram trochę drewna. I chyba niedługo trzeba będzie zająć się tworzeniem tych całych skarbców, bo jednak z tego co widzę, to ekwipunek się szybko zapycha. No z zapchanym ekwipunkiem niestety za dużo nie zdziałamy. Ale wiecie, to na spokojnie, pomału. Pierwsze co, to jednak chciałbym odnieść ten właśnie kamień i drewno do muzeum, ewentualnie jeszcze jakieś inne rzeczy, jeśli coś mam już w wystarczającej dawce. No i jak już to zajmę się tym... Jezu, jak się dzisiaj plączę. Nie wiem, czy to kwestia niewyspania, czy w sumie tego, że jest dosłownie... No powiedzmy, że nie ma jeszcze standardowej godziny, o której większość społeczeństwa się budzi. A ja już siedzę tutaj, nagrywam. Dobra, mining. Potrzeba kamieni tutaj. To od razu oddam. A, można, dobra, można pod... Pojedyncze rzeczy nawet dawać, dobra. Ale ja na spokojnie nie będę na razie dawał tego, co nie jest, powiedzmy, kompletne. Teraz pytanie, gdzie było drewno? Wydaje mi się, że gdzieś było. Jeśli nie, to okaże się pewnie, że niepotrzebnie drewno przynosiłem. Chwila, 50? Tak, 50, dobra, to nie ma sensu. To jeszcze nie. W gotowaniu pewnie też nic nie mam. Oczywiście, że nie mam, bo jakby inaczej. Ponownie tu nie ma drewna. Nie mówcie mi, że na nic zbieram to drewno. W farmie na pewno drewna nie będzie. Ale dobra, za to są tu inne rzeczy. No to cóż, nadarłem, no tu przybyłem. Teraz dawaj to złoto. A, miejsca nie ma, oczywiście. To pobijmy trochę tych glutów szybciej, dostaniemy poziom. Cieszmy się tym wszystkim. I odblokujmy czym prędzej te wszystkie właśnie skarbce, bo jednak coś czuję, że bez nich tu daleko nie zajdę. Okej, jeszcze jedno drzewo i powinno być. Potem tylko właśnie najgorsze to będzie pewnie to, żeby zbudować już się bezpośrednio. Dobra. I teraz gdzie są te skarbce? A, w tym miejscu, dobra. Szybciej. A, hazard i banki. Dobra. Hazard mnie nie interesuje, bank może bardziej
Stal i cegły. Trzy stale... Trochę ce... Co? Patrz, mam tu jakiegoś żywego trupa. Okej, czyli... Pojawiają się jednak mocniejsi przeciwnicy. Ostatecznie. Nie wiem co zżarłem, ale coś zżarłem mi to przeskakuje. Okej. Jeszcze coś, co mogę zażreć, no w sumie do końca. Te jagódki. I teraz na spokojnie mogę już wytworzyć stal. Chyba 3 stali było potrzebne. I 10 cegieł. Jeśli się mylę, to tak, jeśli się mylę, to trudno, ale wolę jeszcze wytworzyć nawet w takiej formie. Za mało, za dużo, czy coś zawsze się dotworzy, o tak, jeśli... W sumie nie wiem, co wyrzucić, jak przy okazji kwiatków już trochę nagromadziłem i inna rzecz też... Dobra, kupę wyrzucę. Nie wiem, czy ona będzie do czegokolwiek potrzebna, ale... A, no tak, jeszcze na stal nie mam miejsca. Dobra, mam jedno złoto. Jedno złoto mnie nie zbawi. W sumie jeszcze póki pamiętam to jeden kluczyk. Po prostu. Ciekawym co jest w tej skrzyni, chciałem to otworzyć. Prawdopodobnie znowu jakiś przedmiot, który znacznie ułatwi wszystko. Ale oczywiście gwarancji nie mam. Więc może się okazać, że będzie tam, nie wiem, coś w ogóle nieprzydatnego. Chociaż nie ukrywam, nie obraziłbym się za jakąś, powiedzmy, wyposażenie, zbrojkę, połączenie ilości życia, cokolwiek. Kluczyk, dobra. To otwieramy. I... O! Skrzydła wampira. 30% szans na odzyskiwanie zdrowia, kiedy ubijam wrogów. Okej. O, akurat tutaj to postawię, będzie fajnie. I teraz tak. Tylko 6 miejsc. Okej. Nie wiem jak to działa do końca, ale niech będzie, że wstawię tam dosłownie surowce takie, które powiedzmy wypadają z potworów czy coś. I może drewno z kamieniem. To ja mam dobry pomysł. Zdążycie. Potem będę żałował, że tak to zrobiłem. Aha. Dobra, w ten sposób można szybciej, ale... Okej. No i w ogóle patrzcie, to tak fajnie się pokazuje, co jest wsadzone. Dobra. Skoro mamy to wszystko, to teraz co powinno być następnym punktem? 30 cegieł. I widzę, że swoją drogą mam dostęp do wszystkiego, co tam wsadziłem. Dobra, 30 cegieł i tutaj... A, to 34 cegły. Pewnie nawet tyle nie mogę zrobić. Ja. Ej, czyli zbieranie kamienia znowu długimi godzinami. Gdyby jeszcze tylko trafiał, to byłoby fajnie. Rubin. Fart. Chociaż ten rubin chyba do niczego nie jest potrzebny. Poza muzeum, więc... A właśnie, a propos się muzeum. Może warto byłoby po prostu wejść i... w sekcji mining już po prostu wsadzić, co mogę wsadzić. 5? Myślałem, że po jednym było potrzebne. W takim nieco... W takim wypadku to nie, ja nie daję. Nie mam zamiaru pozbywać się wszystkiego, co znalazłem. I jeszcze będą oczekiwać ode mnie więcej. A dobra, na przyszłość będę już wiedział. Widzę, że wróżki właśnie odnawiają wszystko chyba do maksimum. Nawet nie wiem, co bym w sumie mówił. Ta gierka jest taka spokojna, tak mało się tutaj dzieje, że... po prostu... Jakby najłatwiej wytłumaczyć odpowiedzi. No mój komentarz jest taki też trochę... zaspany. Dobra, jak z kamieniem idzie. A, to ono od razu idzie tutaj. Jeszcze chwilę i będziemy mieli wystarczająco dużo. Przy okazji, jak nic, muszę ulepszyć kilofa. Tylko do tego muszę zająć się słoikami. A słoiki tworzyło się, jeśli mylę się tutaj. A, butelki, nie słoiki. Myślałem, że to słoiki. Ale potrzeba nici i szkła. Powiem szczerze, szkło jakkolwiek ogarniam, natomiast nici to prawdopodobnie potrzebuję maszyny tej całej do tkania czy coś. W sumie tak de facto to tej samej maszyny, w której
Spiritfarerze, że się tworzy płótna, więc... No nie dziwiłbym się, gdyby to było tak samo, to w sumie jest taka podstawa logicznego myślenia i logicznego działania, jak co, gdzie, kiedy. Dobra. Mam już wszystko, co było potrzebne. A, nie, zapomniałem przecież, że tutaj miałem cegły zrobić. Czyli teraz węgiel, dobra. To węgiel niech się tworzy, teraz znowu drewno będę zbierał. Nie, po prostu ta gra. Widać, że to jest symulator zbieracza. I tym naszym głównym celem po prostu jest chodzić i bić kilofem we wszystko, żeby to zbierać. I w sumie potem wszystkim zdecydowanie będą się nałapać świetlików do słoika, jak tylko będę miał te butelki, słoiki, czy w sumie jak zwał, tak zwał. I właśnie jak ktoś już zdobędzie, to potem robi mi lepszy kilof. Z czasem może miecz i inne rzeczy, ale najpierw kilof. No po prostu rozumiecie, jeśli kilofem ścinamy drzewa, zbieramy kamienie, to chyba jest najlepsza inwestycja, jaką możemy zrobić. Dobra. I spokojnie. Dalej zbieramy. Nawet nie wiem, po co to wszystko mówię, ale no. Jak mówiłem, najprawdopodobniej to jest kwestia tego, że... No nie wiem, o czym mam mówić. Poza tym, że no, szkielety mnie naprawdę zaskoczyły. Spodziewałem się, że jeśli będą jakieś potwory, to później, czy na jakichś innych sekcjach, bo akurat... To o tej grze wiem, że są właśnie różne sekcje, że tak nazwę, każda w innym klimacie czy coś. Zresztą można było tylko się nawet domyślić po tym, że muzeum oczekuje nas kaktusów, a raczej... Na takich terenach kaktusy nie rosną za często, więc no. Okej, piasek i trochę ryb. I przy okazji, jak przy tym jestem, co? Wiem, że zmarnuję znowu trochę węgla i w ogóle, ale... No muszę po prostu ryby sobie usmażyć, bo one dają znacznie więcej energii, co? Przełożę się w sumie na to, że nie będę się już tak wkurzać. O, kolejny szkielet, super. Chodź tu. Szkoda tylko, że ci wrogowie są tacy, powiedzmy, mocno pasywni w większości przypadków. Po prostu łatwo się z nim walczy, fajnie wszystko, no ale... Grając w Dark Soulsy czy inne trudniejsze gry, czasami jednak oczekuje się, że wrogowie będą mądrzejsi. Zresztą nawet dobrym przykładem mądrzejszego wroga, nie jakiegoś trudnego podkreślam, ale mądrzejszego jest nawet taki typowy zombie z Minecraftów. Chociaż... W sumie nie wiem, jak to wygląda teraz, bo ostatnio do Minecraftów zaglądałem w sumie... lata temu. Ale... Mniejsza z tym po prostu. Nie będę rozgadywał się na te tematy, dobra. 27. Za mało węgla. Oczywiście. A w takim wypadku po prostu... Jak węgla brakuje, to będę kopał żelazo. O, kolejny kamyk, ametyst. Dobra. Zdecydowanie będę musiał więcej zaraz poustawić tego wszystkiego i teraz max 34 powinno wystarczyć. Tylko pytanie teraz jak z drewnem. Pewnie, że mam cegły, nie mam drewna. Tak po prostu najbardziej typowy schemat mojego działania w czymkolwiek. Zresztą w ogóle w Artkiperze zawsze też tak samo było. Jedną rzecz przygotowywałem, to okazało się, że w międzyczasie straciłem drugą rzecz, która była równie potrzebna co ta pierwsza. Ojej, jak tu zarosło. Biedny kurczak jest tu uwięziony. Okej, level up. Nie wiem w sumie, na co go wydam jeszcze, ale... W sumie może na ten stół kamieniarski? Prawdopodobnie najlepsza do... Po prostu inwestycja na przyszłość. Chociaż nie jestem pewien. No nie, dobra. Jeśli to odblokowuje skórę, jeszcze przy okazji szybciej będzie tkactwo działało, to niech tak będzie nawet lepiej. Chyba mam już na pierwszą maszynę. No mam. Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale postawiam tutaj. I dobra. Pora zobaczyć po prostu teraz, jak to będzie z nitkami. Dobra, czyli po prostu tyle. Nic dodatnim sobie już to się robi i tyle. Oj, energia ci się kończy, spokojnie, mamy tutaj sporo smażonych ryb, to energia nie powinna być teraz dla ciebie problemem. Drugą, co jeszcze chciałem zbudować poza tą stacją? Pamiętam, że coś jeszcze takiego było. Chyba tutaj? Tak, zdecydowanie. 30 kamienia potrzeba, czym cegieł, trochę drewna. Trochę prawdopodobnie to zajmie, zanim będę mógł to osiągnąć, ale...
Poza w sumie czasem na tworzenie cegieł, to wątpię, żeby to był problem. I w sumie się trochę plączę z tym wszystkim. W ogóle zobaczcie, już nareszcie poziom wymagają trochę więcej expat. 300 coś, to sądzę, że już... Może zahaczyć, powiedzmy, o takie... No trudne do zdobycia, że tak nazwę. Nadal nie sądzę, żeby to było mocno trudne czy coś, ale... No trudniejsze na pewno. Przy okazji szkło... Plus to właśnie tworzy butelkę. Będę szybko więcej szkła zdobyć, a do tego potrzeba piachu, którego w sumie mamy tyle, co żeby stworzyć tylko jedno szkło. Więc w sumie teraz tylko brakuje tych szczerze rzeczy do szkła. I mógł już prawdopodobnie kilof ulepszyć. Tak, w sumie tak, żelazo to nie problem żaden. Teraz jak już jesteśmy przy takim swobodniejszym momencie znowu, dam tak na tą grę, to... Po prostu pozbierajmy trochę złota, żelaza, takich innych rzeczy. Bo w sumie czemu nie? I tak swoją drogą potem wszystkim prawdopodobnie zbudujemy kolejny vault, czy jakoś tak. Na kolejny skarbiec po prostu. W którym to będę składował tym razem kryształy, metale i może płótno. Czy w sumie te... No, konopie, nie jest jaką konopię znowu. Nie konopie, to jest bawełna. Za dużo gram w Albiona. Tak. Ale dobra. I mam wszystko, co potrzebne na to coś, czy nie? Dobra, jest wszystko. Pewnie będę tego żałował, ale tam stawiam. I tutaj można tworzyć... O. Chyba takie rzeczy typowo... ozdobne. Jeśli tak, to niestety na obecny moment czuję, że to jest trochę zmarnowane. Ale dobra. 10 cegieł? Nie zrobię tyle nawet. Na 10 cegieł będę potrzebował... Ile węgla? Jeden węgla jest na jedną, czyli potrzebuję 10 węgla, mam 2. Ej, czyli znowu drewno i wszystko. Dobra, widzę gościu, że jesteś głodny, spokojnie, zaraz cię nakarmi tą rybą. Nawet trzema rybami w sumie. Ile? 5, dobra. Jeszcze 5 węgla i trochę kamienia i będzie spokój. Te zwierzęta tam się uwięziły, aż tak trochę szkoda. Chociaż z drugiej strony może to i lepiej niż... Żeby potem wpadały pod kilof i ginęły, chociaż tego nie chcę. Mam 58, jakie 58, 68 monet. Następna wyspa potrzebuje 80. To na moment w sumie ją wykupię, zobaczymy co tam będzie. Może coś fajnego, może kolejna wyspa na zasadzie. Proszę wyspa, no w sumie tu nic nie ma, ale ciesz się ze swojej wyspy. Zresztą jakby nie było, się zobaczy. Właśnie przy okazji nocy jestem, mógłbym łapać te świetliki wszystkie. Okej. I nie ma miejsca. Standardowo wyrzucę kupę. Teraz tak, 5 cegieł mogę? Nie, mogę 2. Cześć, Glut. W sumie nawet nie wiem, po co cię biję. A nie, dobra, w sumie to wiem. Pieniądze w końcu muszę jakoś zbierać. Jakbyś tak tworzyć monet, mi się nie chce. O! Mam jakiś achievement za... posiadanie wszystkich kryształów w liczbie przynajmniej jeden w swojej kieszeni. Okej. Okay. Czyli przynajmniej wiem, że już mam wszystkie odmiany. Gorzej tylko, że to nic nie daje w kwestii muzeum, bo w sumie potrzeba tego więcej. Dobra. O, kolejny poziom. Jeżeli ryby, przynajmniej mam już spokój z tym. I jak jest poziom, to nawet nie będę czekał, wydajemy. Tym razem tylko na co? Buty i rękawice jakieś będzie można robić. Ale może nie, prędzej. Jak będzie to 40% więcej surowców z kamienia, jeśli dobrze zrozumiałem, będzie fajna. Co? Będę mógł żyć minerały i kryształy? I wszystkie kamienie robią węgiel. Nie, to będzie super to.
Węgiel jest aż zbyt przydatny. Dobra, przy okazji muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. O! Czyli muszę plecak stworzyć. Dobra. Dobra, kurczak, ciesz się wolnością chwilową. Ty, krowa, też możesz wyjść. W sumie to jest krowa i kurczak, takie dosyć ciekawe. Przypomina się jedna strasznie głupia bajka z bodajże, czy w sumie kreskówka bardziej niż bajka z Cartoon Network, która leciała za dzieciaka. Nie oglądałem, bo strasznie głupie, ale kojarzę po prostu. W sumie dziwne by było, gdybym nie kojarzył. Leciało prawie non-stop. Ale dobra. Nie będę może się rozczulał teraz nad dzieciństwem czy coś, tylko pozbierajmy te buraki i inne rzeczy, które są potrzebne. I pomału skupmy się... w sumie nie wiem na czym. Najlepiej byłoby się skupić na produkcji szkła i innych rzeczy, ale... Mam już 10? Nie, jeszcze potrzebuję 3. Mogę to już zrobić, błagam, żebym mógł. Nie, oczywiście węgla zabrakło pewnie. Nie wiem, czym to zrobiłem, ale... Mam i tak tych kurczaków dosyć dużo, tak samo jak krówy, więc nie ma co się przejmować. I okej. Pewnie będę tego żałował. A cicho, glut, nie bij. I niepotrzebnie 2 cegły zrobiłem. Będę mi dalej zaśmiecać ekwipunek, chociaż to nie problem. Zaraz. A, już plecak nawet jest gotowy. 4 miejsca w plecaku. Dobra, coś tu jeszcze było? Średni plecak. Aha. Skóra i świetliki. Jakaś w ogóle portmonetka slajmowa. O. Dobra. W wolnej chwili na pewno to z chęcią stworzę. A to podkreślam, w wolnej chwili na razie priorytetem będzie to. Teraz potrzebuję 3 stali. Czyli węgiel, żelazo i złoto. Czyli w sumie węgiel. Aha. Znowu zapomniałem zjeść jeszcze krowę, żebym ubił. No przynajmniej dołączymy do swojego kurczaka, już nie będą sami w zaświatach. Dobra. Mam trochę węgla, to teraz 3 stale potrzebują. 6 żelaza, okej. Tylko 6, jeszcze ile mam węgla teraz? 3. Jeszcze 3 węgliki muszę podnieść, ale... Z tego co widzę, to węgiel już teraz będzie najmniejszym problemem. Proszę, piasek? Nie, ryba, chciałem piach. To piach jest tutaj tym czymś, czego potrzebuję, nie ryby. Ile mam już tego? 4. 5. I uwaga, 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 6. Dobra. Nieco szybko na stal. I teraz, dobra, zobaczmy co w ogóle jeszcze jest do ogarnięcia na szybko. Poza tym, że możemy ten teren. Ja achievement za to, że posiadam 5 terenów. Znowu ta wściekła krowa i jakiś... dziadek? Dobra, nie wiem co to ma być, ale... tak, jest trochę tych cepli, to idealnie na każdy cypel nastawię to. Ubiłem tego wściekłego krowa. I... jestem dokładnie tą osobą, na którą czekałem. Naturalne surowce są ostatnio wykorzystywane przez jakichś małych dupków z kilofami. Musimy przynieść 2 świetliki, żebym mógł trzymać je bezpieczne od jakiegokolwiek zagrożenia. A. Wcale to nie jest tak, że my jesteśmy tym, który wykorzystuje te całe surowce i je wydobywa mocno, ekspansywnie. Nie, wcale. Ale dobra, dziadziu. Chcesz od nas pomocy, to dostaniesz pomoc. Jakakolwiek ona by nie była nieadekwatna. Bo w sumie tak de facto to nas obraził, my teraz będziemy pomagać.
A, 12 cegieł jednak. Jak na to rzeczywiście do węgla nie dojdę. Pewnie szybciej byłoby go z drewna zrobić, ale... To się kłóci po prostu z moim ego, że tak nazwę, więc nie. Ja będę wydobywał węgiel naturalnie, nie będę go... produkował z drewna. Dawaj ostatnią cegłę, szybko. I żeby to wszystko było przy sobie tym razem, to zobaczę, czy będzie można na tym poustawiać za chwilę, tylko... Drewna zabrakło, serio. To już jest naprawdę szczyt wszystkiego. Co tego przydałoby się coś do szybkiego eliminowania tych elementów, żeby szybko to wszystko pozbierać i mieć spokój, ale... Prawdopodobnie nic takiego nie ma. Dobra. Teraz największe właśnie pytanie, czy uda się postawić na tym. Okej, udało się. Dobra, to póki co... Chociaż nie, właśnie tego typu rzeczy chcę tutaj zostawić. Tutaj będą właśnie takie dropy, jak tak nazwę. W tym miejscu będę przechowywał drewno, węgiel, kamień, złoto, żelazo. I powiedzmy, że dorzucę do tego, nie wiem, piach? Dobra, niech będą włókna. No i na spokojnie, jak to usunąć, bo nie chcę mieć tego tutaj pokazanego czy coś. W ten sposób, dobra. I w sumie... Zobaczmy, czy jest piach. Jest piach. Pewnie się nie zdążę zrobić, ale... Przynajmniej piach będzie już właśnie na szkło. Szkło da nam kolejny słoik, już będziemy mieli 2 z 4 chyba. O ile znajdziemy jeszcze gdzieś te torch bugi. No i powiem wam szczerze, na obecny moment chyba będę pomału kończył. Jeszcze pomyślę co, jak, gdzie. Oczywiście jeszcze parę minut tam pościnamy drzewo wspólnie czy coś. Ja może poopowiadam potem jeszcze o czymś głupim, ale to w następnym odcinku. Jezu, już się plączesz. Dobra, mniejsza z tym. Po prostu do tej pół godziny standardowo chciałbym jeszcze dobrnąć, złapać może jednego robaka. Potem, powiem wprost, posprzątać, postaram mocno, pozbierać. I może trochę poszukać, czy są jakieś sposoby na szybkie czyszczenie, bo trochę zaniedbałem te tereny, nie będę ukrywał, co jak wiem, że powinny się jeść. To teraz znajdźmy tylko świetlika. O, nawet jest. Dobra. Nie mów, że zmarnowałem butelkę. Zmarnowałem butelkę. Jest do podlewania roślin bądź... No. Usuwania ognia. Jeśli dobrze zrozumiałem, to tak, ale... No niestety to chyba konkluduje moje wszelkie starania. Tak więc nie będę już tego bardziej przedłużał. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia już w kolejnych. Mam nadzieję bardziej ogarniętych odcinkach, w których będę robił coś więcej niż ścinał drzewa i ogarniał tutaj ten wielki chaos. No i po prostu trzymajcie się. Hej, hej.